Siema, tutaj Bartek, TryHack Me, Cat Pictures, i boksik taki na rozgrzewkę, bo jestem chory już parę dni, więc completed, dwie flagi, no i dobra. Mamy skan, gdzie ty jesteś tutaj, mamy skan Nmapem, pokazał nam trzy otwarte porty, 22, 4, 4, 2, 0, haha, i 80, 80, jest to port HTTP, w tym przypadku zszyfrowany, więc HTTPS. Co my tu mamy dalej? No to na razie ominąłem, bo nie wiem co to jest, to sobie przejdziemy. Content Discovery pokazał nam kilka redirectów, parę forbiddenów. No dobra. Wejdźmy sobie. Tak. Co to będzie? Co to będzie? Chyba się jeszcze nie uruchomiło do końca. Dobra, mamy. Mamy username, password, co jakieś forum. Your first forum, post cut picture here. Tu mamy jakiś link. Post all your. Knock, knock, magic numbers. No to dobra. Nie wygląda za ciężko. Póki co nawet content discovery nie używam, bo prawdopodobnie zaraz się pojawią nowe porty. Dobra, jak się robiło? Gdzie ty jesteś tutaj? Port knocking. Example. Dobra, wydaje mi się, że to jest proste i nie będę się tym tak jebał, więc weźmy knock. Dobra, mam pomysł, zróbmy takie coś, bo wiem, że port knocking się trochę czasami jebie, więc zróbmy taką pętlę. Nano a.sh, teraz tylko while true, do to done. Jak teraz to odpalimy, to będzie leciało w nieskończoność, więc dajmy bash a. What? Dobra, znalazłem błąd. True się pisze z małej. No i zobaczmy teraz. O, mamy port 21. Teraz to otwarte, dobra. Tego nie przerywamy, niech tam leci nam dalej. No i teraz możemy dać tylko port 21, więcej nie musimy dawać. I jest anonymous access, no to FTP. Jezus.
Spalimy fire zille, bo to ma jakieś problemy. Try hack me, co ja robię? Cut pictures. Ok, host. Anonymous. Anonymous. Quick connection. Jakaś notatka. Weźmy tutaj. Success. Connect to. The password is. Ok. Czyli możemy to wyłączyć. Tą pętlę na razie możemy sobie anulować. I co? Netcat minus VN 4420 i password accepted. O, to jest normalny shell. ID not found. Bin ID. LS minus LA. Who am I też nie ma. O, tu mamy bash history. Nic specjalnego. CD home może? Nie, tak się nie da. Możemy tu wejść. Cat lover. Run me. Jest komenda strings. Jest komenda cat. Dajmy cat, home, cat lover, run me. Regular shell, ok, czyli to nie działa tutaj. Co ciekawe, odpaliłem tutaj kata, więc. No cóż. Jest coś takiego jak echo path? Jest. No to zobaczmy. Bina. Bardzo mało komend. Niesamowicie mało. Dobra, zróbmy to trochę inaczej. Patrzcie na to. Bash reverse shell. No i Python trzeci spawn shell. Tutaj widzę, jest komentarz rm, to ja użyję tego shella, którym OpenBSD, bo on jest przyjemniejszy czasami. No i teraz kopiuj to. Dobra, jest shell. A to jesteśmy rootem, widzicie, jest taki prompt ładny. OPT. To jest jakiś dockerek, to jest jakiś dockerek. Tutaj nie ma Pythona żadnego, co ja? To już mi trochę dało informację. Jesteśmy rootem na jakimś dockerze. Co ja mam zrobić? User 1001 etc. Zobaczmy, co jest w etc. Hosts. Które jest, coś tam ma. Dobra, zobaczmy. Etc. Hosts. Okej. Dobra, może zrobimy coś takiego. NC send file. Mówiłem, że się da. Dobra. On your server. Fuck, misclick.
Teraz tak rozkminiam, co się dzieje. Wydaje mi się, że jak teraz dam cat lover run me, enter your password. Wydaje mi się, że password jest Rebeka. Welcome cat lover SSH key transferred queue. A, tutaj jest. Tylko, wygląda jak hasło. No to jest dobre hasło. A, dobra, nieważne. Czemu kurde nie chce mi tego? To powinno to tym kisie się pojawić, nie? Jezus, to już było cały czas? Ja nie mogę. Ja tu miałem odpowiedź na talerzu. No mówię, easy boxik, a choroba robi swoje. CH mod 400 SSH. Gimbi? Nie wiem, zobaczymy. Nope. Może po prostu cat lover. Gdzie ty jesteś? Cat lover? Tak jest. Mamy flagę, czy nie mamy flagi? O! Jesteśmy rootte? Okej, okay, mamy flagę. Usera, tak? Czekajcie. Tak, to jest flag one. To nie jest root flag, to jest dopiero flag one. Okej, okay, no to teraz to jest easy, więc powinno być easy. Docker breakout hack tricks. Tutaj. To nie jest to fajne. To jest fajne? Tak, to jest fajne. A zobaczmy, fdisk minus l jest coś takiego? Fdisk. Nie ma.
Załadujmy Limpisa może. Tak, a już nie ma Limpisa takiego fajnego. Może Limpis mi pokaże coś fajnego, mimo że będzie You Are Already Root. Ale already root. Dzięki, mordo. OPT bitnami. PHP bin. Ciekawe. Ciekawy path. Nic mi nie pokazał takiego fajnego? Ale zaraz, to się nie świeci w ogóle, bo patrzę na co się świeci. Ale to wygląda ciekawie. OP clean tutaj jest używany. Ale nie pokazał nam tego, bo to pewnie to po prostu takie to są dyski, ale on nie bierze pod uwagę, że to może służyć do. No właśnie. Do jakiegoś escape'a z Dockera. Czyści wszystko. No dobra, wygląda trochę obvious jak eskalacja uprawnień, więc netcat LVNP 4242 wygląda mega obvious. Tutaj. A teraz weźmy tego zwykłego szelika, tego fajnego, starego. Przy okazji nie ma executable, więc możemy od razu dodać. O, już jest. I to już normalnie, ale patrzcie, ile tu było uruchamiane wszystkiego. No, ciekawe, koleś się postarał. SSH, no i mamy flagę Roota. Jakieś jeszcze podziękowania pewnie. No i dobra, tyle. Dzięki za uwagę. Tyle ode mnie. Na razie.